Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kapelusznik. Pozdrawiam wspierających i zaczynamy omówienie rozdziału. W historyjce okładkowej Yamato ma jakąś sprawę do Kiemona i to w zasadzie tyle. A właściwy rozdział zaczniemy od tego, że marynarka między sobą mówi, iż tam Wenus pokonał wszystkich pacyfistów i nie mogą się teraz poddać. Oraz, że trzeba powstrzymać słomiane kapelusze przed ucieczką z wyspy. Tymczasem Wenus narzeka na Vegapunka, że oddał 12-letniej dziewczynce, czyli Bonnie, taką potęgę, jaką byli pacyfiści. No i dodaje też, że chce ją powstrzymać przed ucieczką. Tymczasem na wyspie trwa Buster Call i Egghead wygląda coraz gorzej. A ekipa Bonnie walczy z wiceadmirałami. Przechodzimy do York i Marsa. Z ich rozmowy wynika, że zostały 4 minuty do końca transmisji i znaleźli pokój, gdzie Vegapunk nagrał swój film, który Mars z automatu niszczy. York go uspokaja, żeby nie rozwalał wszystkiego. Mars tłumaczy, że nie ma czasu, lecz York kontynuuje, iż w budynku z pokojem, gdzie Stella nagrał swój film, znajduje się też pokój z gazem i zbrojownia, które po zniszczeniu mogą wybuchnąć i wcale to nie musi oznaczać końca transmisji, ponieważ York rozumie, jak myśli Stella i na jego miejscu ślimaka, który nadaje sygnał, by schowała. Mars natomiast mówi, że wyczuwa jakieś głosy nad nimi, z powietrza i zastanawia się, czy czasem tam Stella nie ukrył ślimakofonu. York mu tłumaczy też, że nie jest to zwykły ślimakofon i ma on trójkątny kształt. Natomiast Mars udaje się na górę, by sprawdzić owe głosy. Przechodzimy do Susy i Kaku. Kaku mówi, że jest w szoku, jak wyglądają Gorosei. Mówi o nich jak o potworach i pyta Stacy, czemu tutaj dalej jest. Ona tłumaczy, że postanowiła zostać, ponieważ ma swój własny, prywatny cel. Oraz ktoś musi zostać do końca, by zrealizować obecną misję. Pewnie ma na myśli transmisję Vegapunka, by dotarła ona do świata. Przechodzimy do ekipy Nami. Komentują, że Stacy musiała zostać, by oni mogli przejść przez wewnętrzną barierę wyspy i nie mogą z tym nic zrobić, poza uszanowaniem jej decyzji. Edison dodaje, że według jego wyliczeń istnieje 100% szansa na wypadek lub spalenie podczas ucieczki słomianych z wyspy. Usopp w międzyczasie skończył przygotowywać Cap the Bast i pozostaje czekać reszcie słomianych na przybycie Zoro, Jimbe i tak dalej. A Edison w międzyczasie wyskakuje poza obszar chmur i chce zmniejszyć prawdopodobieństwo obrażeń wypadkowych słomianych przy ucieczce, popełniając magika. Przynajmniej tak to wygląda. My powracamy do walki Luffy'ego. Jowisz próbuje jego i olbrzymów wessać, ale Gumiak postanowił rzucić w niego budynkiem i zatkał mu tym mordę. No ale Gear 5 w tym czasie wyczerpuje swoją energię i Luffy wygląda jak staruszek. Więc Doggy i Brogi dają Luffy'emu mięso, co odnawia jego energię. W międzyczasie szarżuje na nich Merkury i Luffy walnął go Red Rockiem. Atak, który powalił Kaido na ziemię, wobec Merkurego okazał się zupełnie bezskuteczny. Doggy i Brogi aż są pod wrażeniem twardości skóry Merkurego. My powracamy na szczyt wyspy, gdzie Saturn już się wspina do ekipy Nami. No ale szybko przeskakujemy do ekipy Bonnie, gdzie przybył już Wenus, który ściął już jednego z gigantów. A rozdział kończymy tym, że Mars wreszcie znalazł ukryty ślimakofon i zobaczył coś. Nie wiemy co, pewnie coś, co ma zostać wyemitowane przez Vegapunka dla świata. I Mars aż za nie mówił. A dźwiękiem, który słyszał, były bąbelki. Zatem pojawia się pytanie, co Vegapunk chce przekazać światu. Znowu. A do końca nagrania została minuta. Rozdział bardzo dobry, 8 na 10. Także co myślicie, co takiego Vegapunk chce przekazać światu? Próbowałem zgadywać w przyszłości, ale chyba wychodzi na to, że kompletnie nie trafiłem. Aktualnie myślę, że to może być jakieś ciało umieszczone w kapsule, w płynie. Może ktoś tam się regeneruje, na przykład Rox Dixebek albo Kaido. No nie sposób zgadnąć, ale dajcie swoje propozycje w komentarzach.
Drugi temat, jaki chcę poruszyć, to moc Jowisza. Jowisz słynie z tego, że jest największym, czy raczej największą planetą, która wszystko pochłania swoją siłą grawitacji, także to wsysanie przez niego w tym rozdziale może być swego rodzaju nawiązaniem. A ostatni temat to Franki nokautujący Nahita wiceadmirałów. Franki nie posiada haki, a jedzie takich wiceadmirałów jak chce. Także trochę szkoda, że Franki pomimo takiego wysokiego power levela nie może nigdy się w zasadzie wykazać. Albo trafia na za silne postaci dla siebie, typu Saturn, albo za słabe. Chciałbym zobaczyć wreszcie bardzo fajną walkę z udziałem Frankiego, gdzie chłop idzie na fulla i po ciężkich zmaganiach ostatecznie wygrywa. No bo umówmy się, walka z Sasakim to był nieśmieszny żart. Także to tyle z mojej strony, mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać, co myślicie i na razie.